Wróćmy teraz do Pani programu. Tutaj za plecami mamy piękną tapetę, plakat. Zmieniajmy osiedla, tak? Czyli rozumiem, że jest to takie hasło przewodnie, w którym chce Pani zachęcić potencjalnych wyborców właśnie przez pewne obietnice wyborcze związane z peryferiami miasta bardziej niż z samym centrum. Wszyscy widzimy, jak zmienia się centrum, ale no właśnie te 8 lat Pani rządów to... Czy to nie był dobry czas, żeby jednak też inwestować w te zewnętrzne dzielnice? Proszę Państwa, ja bardzo bym chciała, żeby wszystkie dzielnice odczuły, czy osiedla, bo może nie dzielnice, bo dzielnice zlikwidowaliśmy jakiś czas temu, osiedla, ale budżet jest jaki jest. Ja chciałam tylko przypomnieć, że jeszcze 8 lat temu budżet to był 2 miliardy 400. To my swoimi działaniami proinwestycyjnymi, proprzedsiębiorczymi spowodowaliśmy, że ten budżet zaczął sukcesywnie rosnąć. Teraz mamy faktycznie ponad 4-miliardowy budżet, jest trochę więcej środków, ale jeżeli chcemy zapewnić rozwój miasta, musieliśmy podjąć decyzję, co jest dla nas najważniejsze. O przyszłości miasta decydują przede wszystkim inwestorzy. Oni tworzą miejsca pracy, oni decydują, czy w danej przestrzeni pojawią się. Również o przyszłości miasta decydują sami mieszkańcy, czy chcą w danym mieście mieszkać, czy nie. A na to skupia się wszystko. Skupia się dostęp do określonych usług metropolitalnych, ale przede wszystkim wizerunek miasta, w którym się mieszka i żyje. Ja chciałam przypomnieć, z czym się mierzyliśmy 8 lat temu. Miasto, które było zapomniane przez wszystkich. Miasto, które przeżywało olbrzymi problem, przede wszystkim społeczny, olbrzymi eksodus mieszkańców, którzy z miasta, nie widząc przyszłości, nie widząc możliwości dla siebie, zwyczajnie uciekali, w cudzysłowie, opuszczali nasze miasto. Miasta, którym praktycznie nie załapało się, pomimo iż inne duże miasta zdecydowały się na duży proces transformacji, które zdecydowały się na duże, sztandarowe inwestycje, które zmieniły jakość życia w tych miastach. Łódź została miastem, które tak zostało troszeczkę na uboczu tych wszystkich zmian, nie załapało się na ten pędzący pociąg i praktycznie mieliśmy do dyspozycji albo rozpocząć proces dużych przemian, czyli zainwestować w to, co jest najcenniejsze, bo każde miasto musi mieć swój wyróżnik. Dla Łodzi najcenniejsze na pewno jest przepiękne zabytkowe Śródmieście, które powinno zostać odnowione, bo jednak to jest pierwszy kontakt osoby, która przyjeżdża do miasta. Ono widzi albo miasto w ruinie, albo widzi fajne miasto rozwijające się, pełne energii i przede wszystkim miasto, w którym widać, że ta jakość życia, począwszy od równej ulicy, czy pasaży, czy zieleni, czy odnowionych kamienic, to jest to miejsce, do którego chcemy, w którym chcemy być, do którego chcemy w jakiś sposób mieć z nim kontakt. Ruiny odstraszają, ruiny nie budzą dobrych emocji. I to jest to, co musieliśmy pokonać, stereotypy dotyczące Łodzi brudnej, szarej, zaniedbanej, pokazać zupełnie inne oblicze. Nie można skupić się od razu na wszystkim. Trzeba wyznaczać sobie jakieś priorytety. Wtedy priorytetem było bezsprzecznie zachowanie unikatowego centrum miasta, bo inaczej to centrum by nie doczekało kolejnych przemian. Po prostu zwyczajnie by legło w gruzach. Życie pokazało, że to była dobra strategia, bo w tej chwili Łódź jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Jeśli powiem, że symbolem rozwoju miasta są dźwigi, te dźwigi budowlane, które nad miastem górują bądź nie, to chciałam przypomnieć, że w 2010 roku to był jeden, jeśli się nie mylę. W tej chwili mamy ich ponad 60, tych dźwigów cały czas przybywa i widać, że te inwestycje, które poczyniło miasto, przede wszystkim pozyskaliśmy duże środki w ramach programu rewitalizacji. Ich jeszcze nie widzimy, ale żeby w jakiś sposób zainicjować, przekonać również sektor prywatny, musieliśmy rozpocząć ten proces wielkich przemian. Ulica i miasto, Śródmieście służy nam wszystkim. Osiedla służą tylko okolicznym mieszkańcom, tylko czy aż, bo tam jest duży wolumen naszych mieszkańców, mieszka w tych małych osiedlach. Dlatego tam się żyje, tu się pracuje. Tak, ale tutaj z tej przestrzeni korzystają wszyscy. Tam korzystają tylko mieszkańcy, którzy mieszkają na danym osiedlu. Od początku prosiłam o wyrozumiałość, prosiłam o cierpliwość. Mówiłam, najpierw musimy spowodować, żeby miasto z powrotem wróciło na mapę. Nawet tą mapę pogody chciałam przypomnieć, bo kiedyś Łodzi nie było. Ani na szlakach komunikacyjnych, ani na mapach pogody. W związku z czym to się udało zrobić. Przywróciliśmy przede wszystkim mieszkańcom dumę z miasta, co jest szalenie istotne, bo łodzianie zaczęli walczyć o swoje miasto. I teraz przyszedł czas
na osiedla, bo w tej chwili jest ten czas, kiedy możemy zacząć mówić, że okej, w cudzysłowie ogarnęliśmy to Śródmieście, to już się bardzo dużo dzieje. Te miliardy pokazały, że one powodują kolejny napływ, już tym razem prywatnych środków, w których w olbrzymiej ilości inwestuje prywatny kapitał. I teraz czas, żeby poczuli te zmiany, które nastąpiły w mieście, również mieszkańcy mniejszych osiedli. Ale te inwestycje, które zostały przeprowadzone, też miały swoją cenę. Wzrósł także dług miasta. Proszę powiedzieć, i też liczony w miliardach już, proszę powiedzieć, czy w ewentualnej przyszłej kolejnej kadencji będzie chciała Pani redukować ten dług, czy on będzie się utrzymywał na tym poziomie, czy być może będzie jeszcze rósł? Proszę Państwa, jeżeli Pan remontuje mieszkanie, czy będzie Pan go robił w sposób, powiedzmy tak, systematyczny, powoli, mając świadomość, że strop Panu się zawala, będzie Pan robił tylko i wyłącznie malował ściany? Nie. Weźmie Pan kredyt, jeżeli Pana na to stać, jeżeli Pan jest dobrym płatnikiem, weźmie Pan kredyt i zrobi Pan kompleksowy remont, żeby wreszcie żyć w godnych warunkach, żeby móc przede wszystkim również, że tak powiem, normalnie rozwijać się i Pan, i Pana rodzina, żeby mogli w normalnych warunkach żyć i pracować. W związku z czym można nie zadłużać oczywiście, tylko ten proces przemian następowałby latami. Dla mnie to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, że ani złotówka z tego długu nie poszła na konsumpcję, nie została przejedzona. Ona spowodowała, została reinwestowana. Ona spowodowała to, że nie mamy już 2400 budżetu, tylko mamy ponad 4 miliardy budżet. To jest właśnie właściwe gospodarowanie majątkiem miasta. Jeżeli potrafimy pozyskiwać kredyty, ale na inwestycje, które powodują wzrost, że tak powiem, dochodów miasta, to jest właściwy kierunek. Owszem, moglibyśmy nic nie robić, przejadać to, co mamy i czekać, że może manna nam sypnie z nieba, ale to się nie zadzieje. Pokazuje to Pani w takich kolorach czarno-białych trochę, albo-albo. Natomiast. Ale nie ma innego wyjścia. Możemy się jeszcze tylko zastanawiać, czy ten kredyt, to jeszcze my będziemy spłacać, czyli nasze pokolenie, czy już tak, nasze dzieci? Ten kredyt już na tym etapie, on jest dużym obciążeniem miasta do 22, 23 roku, później on praktycznie spada. My w tej chwili potrzebujemy kredytowania z uwagi na pozyskane olbrzymie środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy prawie 4 miliardy złotych, w związku z czym praktycznie trudno by było bez kofinansowania i bez kredytu zrealizować tak olbrzymi zakres inwestycji. Owszem, moglibyśmy to robić rozciągnięte w czasie. Pytanie, czy wtedy kto by to spłacał? Wszyscy ci, którzy by emigrowali z tego miasta? Czy ta garstka, która zapaleńców i szaleńców, którzy na tyle kochają, że chcieliby żyć w tych ruinach i dalej patrzeć, no nie wiem, czy różową przyszłość, bo na pewno nie przez różowe okulary.